A przed Mikutą 5-1 wygrana Tarnowskiej Unii, na miejscu trzecim Fijałkowskim, na miejscu czwartym Piskorz i to już wyścig ostatni nominowany. W kasku czerwonym Kużdżał z Unii, w kasku żółtym Zaręba z Wandy, w kasku niebieskim Petranow z Unii i w kasku białym Dariusz Baniński. W tej chwili na prowadzeniu z krakowskiej Wandy, jedyny żużlowiec Wandy, który był w stanie nawiązać wyrównaną walkę z żużlowcami tarnowskimi. Defekt Petranowa, na prowadzeniu Baniński, na drugim miejscu Kużdżał, na trzecim Zaręba. Jeśli w takiej kolejności zawodnicy dojadą do mety, będzie to pierwsze w tym meczu zwycięstwo Wandy. Uprzedzę bieg wydarzeń. Baniński dojechał na prowadzeniu do mety, tak więc Wanda wygrała ten bieg jedyny w całym spotkaniu, 4-2, ale było to pyrrusowe zwycięstwo, gdyż całe spotkanie zakończyło się oczywiście wysoką wygraną Tarnowskiej Unii, która pokonała Wandę Kraków 62-28.